Co dla Brodnicy może zrobić ruch? Myślę, że zmiany, które chcemy wprowadzić w całej Polsce, mogą odbyć się zarówno na Brodnicy, jak i Grudziądzu, na wszystkich miastach w naszym kraju. Musimy sobie uświadomić, że nie możemy myśleć o jednostkach, musimy myśleć o naszym kraju jako o całości. Takie sprawy jak podatki, system emerytalny czy służba zdrowia, to dotyczy nas wszystkich i jeśli to się poprawi na stopie ogólnokrajowej, wtedy każda miejscowość będzie miała tą satysfakcję, że będzie mogła z tych instytucji korzystać właśnie w zadowalającym stopniu. No właśnie, ruch Kukiza to z Jowami głównie się kojarzy i z tą całą kampanią, z tym referendum, które niedawno się odbyło. Natomiast jakiś program macie, chociaż odżegnujecie się, że to nie jest program, tylko jakoś inaczej to nazywacie. Tak, oczywiście. Mówimy, że program to jest ściema wyborcza partii politycznych. My posiadamy strategię. Sprawdzamy, jakie są problemy w danej dziedzinie gospodarki, czy to polityki i na to wyszukujemy rozwiązanie danych problemów. Mamy te trzy filary naszej strategii. Są to demokracja, bogactwo oraz bezpieczeństwo. Pod filarem demokracja kryje się to, żeby obywatele mieli w końcu wpływ na to, co w Polsce się dzieje. Czyli to, o czym pan wspomniał, zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborcze, obligatoryjność referendum. To nie może być sytuacji, jak to dzieje się teraz obecnie, że przynosimy 500 tysięcy podpisów do Sejmu. Oni mogą to po prostu zmielić i w ogóle nie wziąć pod uwagę. Drugi filar bogactwo. Mamy tu na myśli przede wszystkim to, żeby nasze pieniądze zostawały w naszych kieszeniach. Obecnie mamy sytuację, gdzie około 70% naszej pensji jest oddawane w podatkach, składkach i te wszystkie rygorystyczne daniny, można powiedzieć daniny właśnie, które są wyciągane z naszej kieszeni, bez naszej wiedzy w ogóle, bez pytania nas o zdanie, to powoduje to, że Polacy są po prostu biedni, nie możemy się rozwinąć, nie musimy zaciągać kredyty, przez to jesteśmy niewolnikami tych kredytów. Tak niestety wygląda życie większości ludzi w naszym państwie. Tak, i ponad połowę tego, co zarobimy, oddajemy. Dokładnie. A gdyby podatki były niższe, wtedy sama gospodarka się napędza. My więcej zarabiamy, więcej kupimy, producent więcej sprzeda, więcej może zarobić ludzi. To jest logiczne, jakoś nasze władze tego nie widzą. Oraz trzeci filar jest to bezpieczeństwo. Chodzi głównie o to, żebyśmy czuli się bezpiecznie w naszym kraju, czyli dobrze funkcjonująca policja oraz sprawna i silna armia. A co pan jako poseł chciałby, jakimi obszarami chciałby się pan zajmować? Gdzie pan widzi siebie w potencjalnych komisjach, ewentualnie w obszarach działania, współtworzenia prawa? Właśnie gdzie pan widzi swoje miejsce, swoją rolę? Na co dzień jest... W oparciu też może na przykład o obecne doświadczenia, wykształcenie. Oczywiście. Na co dzień jestem żołnierzem starszym szeregowym w 4. Pułku Chemicznym w Brodnicy. Także z doświadczenia mogę udzielać swojej wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa. Mogę też, interesuję się również polityką prorodzinną. Jest to bardzo ważne po to, żeby Polacy nie bali się zakładać rodzin, żeby nie bali się o to, że nie poradzą sobie z trudami wychowania dzieci. Oraz ważne jest też wsparcie przedsiębiorców, zwłaszcza tych polskich, ponieważ wszystkim naokoło w Polsce żyje się o wiele lepiej niż nam lokalnie. My od początku swojej działalności mamy narzucane ZUS-y, podatki. Bardzo ciężko jest po prostu wypłynąć na szersze horyzonty, tym bardziej, że zagraniczne firmy mają o wiele dogodniejsze warunki po to, żeby u nas inwestować. Kalkulujecie, szacujecie, jak potencjalnie możecie, bo z którego pan miejsca startuje? Jestem jedynką na liście. Czyli ma pan potencjalnie duże szanse na wejście, nawet biorąc obecne sondaże, nawet bardzo duże można powiedzieć. Jak myślicie, czy uda się te 20, może więcej procent z tych wyborów prezydenckich przełożyć na wynik wyborczy właśnie w trakcie, no bo Paweł Kukiz to jest bardzo taka wyrazista postać, nie oszukujmy się, jest znany, też na pewno w jakiś sposób to wpływa również na wynik wyborczy, prawda? Wy natomiast szeregujecie się jako zwykli, normalni, że tak powiem, mieszkańcy, obywatele, więc może być wam trochę trudniej się przebić, również w mediach. Myślę, że ten elektorat, który wybrał Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, na pewno nie zaczęło im się nagle żyć lepiej i dalej są zdenerwowani na tą obecną władzę. Także myślę, że te 20% wyborców dalej będzie chciało głosować na ruch Kukiza, bo tak naprawdę to jest jedyna alternatywa dla obecnych shift partyjnych. A w
wchodzicie do Sejmu, macie już jakiś tam potencjał, trudno powiedzieć, ile ewentualnie zdobędziecie tych głosów, mandatów. Z kim będziecie współpracować? Jak widzicie swoją rolę? Bo no, na pewno rządu raczej trudno by, prawdopodobnie nie uda się stworzyć, chyba że naprawdę jakiś wielki protest by powstał, prawda? Jak widzicie swoją rolę jako tej partii mniejszej, większej? Z kim chcielibyście współpracować i w jakich dziedzinach? No bo wiecie, sami mówicie, że ta sfera polityczna, ta scena polityczna jest zabetonowana. Tak, scena polityczna jest zabetonowana. Obecny system jakby prowadzi do tego, że nie ma możliwości, że jedna partia będzie rządzić. Dlatego właśnie potrzebne są te koalicje. My mówimy o tym, że można robić koalicje celowe. Jeśli czy to PiS, czy PO będzie miało projekt ustawy proobywatelskiej. W konkretnych obszarach, tak? Dokładnie. Nad konkretnym projektem chcecie, że tak powiem, się pochylić, ewentualnie go ocenić i wtedy wesprzeć lub nie. Dokładnie. Jeśli będzie to ustawa, która będzie działała na dobro mieszkańców Polaków, wtedy my ją poprzemy. Nie będziemy patrzeć, czy to jest PiS, SLD, czy PO. Chodzi o to, żeby wspomóc po prostu naszych... To będziecie hamować, bo te mniejsze partie lub takie, które nie są na przykład w koalicji, zazwyczaj są też takim języczkiem uwagi, mogą hamować pewne inicjatywy. Co wam by się nie podobało? Na pewno nie chcemy podnoszenia podatków. To jest... Tak głupia ustawa o tych podatkach, 23% tak naprawdę spowodowało to, że wpływy do budżetu zmniejszyły się w porównaniu do tego, kiedy była stawka 22%. Nasi rządzący jakoś zupełnie tego nie dostrzegają lub nie chcą dostrzegać. Na pewno nie będziemy wspierać ustaw, które godzą w zwykłych obywateli.